Dobry wieczór Państwu. Panie, Panowie Parlamentarzyści, Ekscelencjo, Panie Ambasadorze, Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Dostojni Państwo, Koleżanki i Koledzy. Ja nie będę dużo mówił. To, co powiedział mój przyjaciel, profesor Poloński, to jest nadmiar dobrych słów, które zawsze onieśmielają. Nie ukrywam, że dziękuję mojej żonie, która jest dzisiaj ze mną, moi rodzice, którzy są ze mną, moi bracia, moje dzieci i moi najbliżsi w Śląskie Centrum Chorób Serca. To potężna, mocna, kochana, wspaniała rodzina ludzi, gotowych do poświęceń dzień i noc. I z tego wszystkiego jestem dumny. I to wszystko, co dzisiaj dostałem, jest dla nich. Ja jestem tylko ich reprezentantem. Chcę powiedzieć jednak, że... Dziękuję. ...87 lat to w życiu miasta niedużo, Pani Prezydent, a to miasto się dynamicznie rozwija. Dziękuję Pani za i Panu i Radnym za wszelkie inicjatywy, aby piękniało. I to widać. Natomiast 87 lat w życiu człowieka to już dużo więcej. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, że naszymi pacjentami w Polsce, we wszystkich ośrodkach, a tych jest w Polsce coraz więcej, są właśnie tacy kochani seniorzy, którzy cieszą się życiem i chcą żyć dalej. To też jest znak czasu, to jest taki dobry znak czasu. Natomiast na pewno bym nie było dzisiaj tutaj, gdyby nie było także Zbigniewa Religi, którego opatrzność zabrała w maju, w marcu, 8 marca, który nas wszystkich nauczył walczyć o chorego najtrudniejszego. I to zabrała nam religię. Nie był w stanie przezwyciężyć choroby, ale zostawił nam swój bardzo silny testament, to nie tylko w Zabrzu, ale wszędzie. I chcę także w jakiś sposób szczególny dzisiaj być z nim. Natomiast opatrzność zabrała, ale dała nam kilka miesięcy później, 15 września, wielki Europejczyk. Jerzy Buzek staje wśród parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego. On, Polak, Ślązak, akademicki nauczyciel, skromny protestant, chrześcijanin, zabiera głos. I to, co powiedział, Państwo znacie, ale może nie wszyscy znacie, że 18 osób po kolei, którzy zabrali głos, a miałem przyjemność być wśród tych Polaków i słuchać tego przemówienia, mówiło o nim rzeczy takie w sposób naturalny, spontaniczny, który nas wszystkich cieszył. Co to oznacza? Że jesteśmy wolnym krajem. Z kraju otwartych granic, otwartych umysłów. Jesteśmy w nowoczesnej Europie, gdzie nie ma miejsca na ksenofobię, gdzie nie ma miejsca na rasizm, gdzie nie ma miejsca na nietolerancję, a Polacy pokazują się jako naród rozumnych ludzi, którzy się nie kłócą. Jeden z dyskutantów, kiedy pokazywał po tym przemówieniu premiera Buzka, że takie kłótnie są konflikty etniczne między Słowakami, a Węgrami, Czechami, a Słowakami, wskazywał na przykład Śląska jako wzór do naśladowania. Niech to przesłanie premiera Buzka i wielkie umiłowanie człowieka religii zostanie nie tylko w Zabrzu, ale ono w nas wszystkich. Przecież nie byłoby Zabrze, gdyby nie Poloński, Kalarus, siedzi tu Mariusz Gąsior, Knapik i wszyscy niewymienieni. Musiałbym wszystkich wymienić, przepraszam, Jana Sarny, wszystkich innych. I dziękuję im za to. I na koniec, mądrość ludzi Śląska czasem zdumiewa. Muszę Państwu powiedzieć, że ja pochodzę z Małych Krzepic, nigdy się tego nie wstydziłem. Bardzo pracowity zespół ludzi, ale sąsiadem o 7 kilometrów dalej, w równie małej miejscowości, pochodzi jeden z największych, w moim przekonaniu, współczesnych nauczycieli medycyny, wielki profesor Koko, który dzisiaj wyjątkowo nie może być tutaj z nami. I Koko powiedział tak: wiesz, Marianie, jak czasem pochodzimy z małych wsi, ale Pan, Ty i ja musimy stale nadrabiać, żeby ciągnąć w stronę tych najlepszych. I myślę, że tak będzie do końca. Jeszcze raz dziękuję. To wszystko, co dzisiaj dostałem, to jest wyraz uznania dla całego naszego zespołu. Dla bardzo wielu wspaniałych lekarzy i pielęgniarek, którzy dzień i noc pracują. Dziękuję. Bardzo się cieszę z tego, że zrealizowałem taką statuetkę dla miasta Zabrza, dla wybitnego człowieka, którą ją dzisiaj otrzymał. Natomiast powiem tak,
że koncepcja, jak każda, rodzi się w bólach, w różnych sytuacjach. Natomiast najważniejsze, że się udało, bo dosłownie 9:05 dostarczyłem ją, tak mówiąc. No i jest to drzewko, symbol życia, symbol sztuki, symbol, który mógłby się stać również symbolem miasta. W środku tego drzewka zostało wpisane właśnie akt miejski miasta Zabrza z datą, z rokiem 1922. Po drugiej stronie umieszczony jest napis Zabrze. Jest to sylweta Zabrza na tle na tle drzewka. Mając takiego człowieka w Zabrzu, człowieka, który niesie dobre imię Zabrza daleko w świat, myślę, że Zabrzanie dawno powinni się nisko ukłonić. Ale ja myślę, że Zabrzanie po prostu kochają pana profesora. Zabrzanie czują profesora w swoim zespole. Tak więc cieszymy się, że dziś właśnie mogliśmy w ten sposób okazać swoją radość, swoją wdzięczność. A pan profesor na co dzień podkreśla, że lubi Zabrze, lubi tu przebywać, lubi tu pracować, lubi ludzi, którzy tu mieszkają. Ja muszę zacząć od podziękować pani prezydent i Rady Miasta za, bo to ich decyzja sprawiła, że znalazłem się wśród tego zaszczytnego grona honorowych obywateli. To prawda, że spędziłem 25 lat już w tym mieście, pracując i chyba więcej niż w domu, bo więcej się spędza w Zabrzu niż w domu, ale to jest naturalne. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest znak dla wszystkich, którzy pracują w Śląskim Centrum i będą pracowali. I tak to przyjmuje pani prezydent. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, z czego jestem bardzo dumny, że to nasze kochane miasto się mocno zmienia. I zawsze to podkreślę, że Bogu dzięki, że miało kiedyś prezydenta Urbańczyka, a jeszcze większe Bogu dzięki, że ma panią i zespół ludzi, bo to widać, jak się to Zabrze zmienia. I mój głos, mój wybór jest: trzymajmy takich ludzi, zachowujmy takich ludzi, szanujmy takich ludzi, doceniajmy, co już zrobili, a zrobili bardzo dużo i co jeszcze zrobią. Proszę zobaczyć, jak to miasto się zmieniło dzięki pani jako liderowi. Dziękuję jeszcze raz, chylę czoło. To jest moje podziękowanie.